Tu profesor Patent z Fablabu filmowego Kamera Akcja. Docierają do mnie listy z pytaniami, dlaczego pomagam tylko dzieciakom i dlaczego, skoro jesteśmy Fablabem filmowym, nie ma patentów na temat robienia filmów. Po pierwsze, 7 czy 11-latek to całkiem dorosły koleś, a nie dzieciak i mógłby was zadziwić logiką myślenia. A po drugie, prosicie? No to macie. Dziś zaczniemy nowy cykl dla dorosłych poświęcony szybkim patentom na nagrywanie filmów. Podczas kolaudacji, czyli takiego sprawdzania filmów, pytacie mnie, czy ten film jest ok, czy się nadaje na festiwal. I zwykle myślicie o historii, czyli scenariuszu, jakości zdjęć, czasem montażu. Nie zdarzyło mi się, by ktoś od razu pytał o ścieżkę dźwiękową. O aktorów tak, ale nie o dźwięk. A dźwięk przecież odpowiada za nastrój, emocje, dramaturgię, prawdziwość czucia filmu i scen. Dlatego dziś pierwszy patent będzie związany z udźwiękawianiem filmów. Ten jest dla trochę już bardziej zaawansowanych realizatorów, ale to może nawet dobrze. Wyselekcjonujemy sobie grupę widzów prawdziwych masterów. Jednym z problemów, z jakimi zmagacie się podczas swoich produkcji, jest kwestia pokazania upływu czasu. Używacie do tego różnych obrazów, np. tarczy zegara, poruszających się kół pociągu albo manipulacji z czasem trwania ujęć. Zobaczcie, że nawet ja nieświadomie, mówiąc o tym, użyłem stwierdzenia pokazać upływ czasu, tak jakby dźwięk do tego wcale nie służył. To, co chcę dziś zaproponować, to barokowa technika ostinato, wykorzystana m.in. w filmie Rocky. Zobaczcie, jak realizatorzy skondensowali kilka miesięcy treningów do zaledwie kilku minut.
Ostinato to sposób, który polega na powtarzaniu struktury melodycznej lub rytmicznej. Tempo i rytm wyznacza powtarzający się wzór. Zwykle umieszcza się go w niższych partiach dźwięku, a na górze daje elementy budujące nastrój i emocje. Tu słyszeliście też dodane efekty dźwiękowe i fragmenty dialogów. Zobaczcie później jeszcze raz to nagranie. Poczujcie, jak ten czas się ciągnie, jaki jest uciążliwy. Wręcz fizycznie odbieramy zmagania głównego bohatera. Możliwe, że nie jesteście kompozytorami dźwięku. Jeszcze. Ale to wy tworzycie sumę dźwięków w swoich filmach. Wybieracie muzykę, dodajecie efekty i dialogi. Więc nie wykręcajcie się od roboty. Mam nadzieję, że ta sztuczka przyda wam się w ulepszaniu waszych filmów. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć, a jeśli uznacie, że ten film jest wartościowy, przesyłajcie do wszystkich bliskich memu sercu wariatów robiących swoje filmy. Pozdrawiam was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ten jest trochę już dla bardziej... Źle to napisałem. Dobra. Dlatego dziś